Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Premier zapowiadał jeszcze w tym tygodniu konsultacje Solidarnej Polski, czy z Solidarną Polską, w sprawie projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, tego, który miałby odblokować Krajowy Plan Odbudowy. Kiedy te rozmowy? No jest ustalony termin, już konkretny termin. Zobaczymy, czy w tym tygodniu rzeczywiście się uda. Ale powinny to być rzeczywiście szybkie konsultacje, więc z pewnością będziemy chcieli skorzystać z tej zapowiedzi pana premiera, bo warto dyskutować o tym, czym jest Krajowy Plan Odbudowy, o tej gigantycznej pożyczce, te 107 miliardów na... Dwa lata mieliście na to, żeby rozmawiać, czym jest samo KPO, Fundusz Odbudowy, to chyba teraz o samym projekcie. I o projekcie, ale też o całym kontekście. Znaczy, Krajowy Plan Odbudowy to jest gigantyczny kredyt, 107 miliardów na przecież parę lat, tak? No bo to pierwotnie było 2,1-2,6, potem tam skracane, więc załóżmy, no, gdzieś około 20 miliardów rocznie, czy 20 miliardów rocznie przy budżecie Polski, który jest 600 miliardów, to rzeczywiście jest jakieś być albo nie być państwa polskiego. No, oczywiście każdy pieniądz jest ważny, każdy pieniądz jest dobry, ale to jest czysta gra polityczna, szantaż niemiecki, unijny. I o tym mówi pan Trzaskowski wprost. Pan Trzaskowski prosił, mówił o tym, że pieniędzy nie będzie, rozmawiał, że trzeba dać dodatkowe warunki. O tym mówiła wprost von der Leyen, kiedy patrzyła z rozrzewnieniem na Tuska i mówiła: czekam, Donald, aż będziesz premierem w Warszawie. I to wszystko to jest czysta polityczna gra Unii Europejskiej na zmianę rządu w Polsce. No tak, tylko póki co inaczej to zupełnie postrzega pana koalicjant Prawo i Sprawiedliwość, łącznie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim na czele, bo on chce o tym projekcie rozmawiać i chce, żeby on wszedł w życie, tak przynajmniej wynika z rozmowy z prezesem PiS dla Gazety Polskiej, mimo krytycznych słów pod adresem tego projektu. Więc panie ministrze, jest jakaś granica waszego kompromisu, jeżeli chodzi o te przepisy, no bo to są głównie dwa rozwiązania. Pierwsza rzecz to dyscyplinowanie sędziów przeniesione do NSA. Druga sprawa to kwestia podważania statusu sędziego, tak zwany test niezawisłości sędziów. Więc czy któraś z tych spraw jest dla was akceptowalna, czy jedna i druga absolutnie nie do poparcia? Panie redaktorze, my już mieliśmy co najmniej trzy przypadki, kiedy przestrzegaliśmy naszego koalicjanta, przestrzegaliśmy premiera Morawieckiego przed błędnymi decyzjami. Nie minęło dużo czasu, minęły raptem dwa lata i wiemy, że to były błędne decyzje. Mówiliśmy o tym, że zgoda na pakiet klimatyczny i zaciśnienie tych wszystkich celów to oznacza gigantyczne podwyżki i mamy inflację, mamy ceny. Mechanizm pieniądze za praworządność. Pieniądze za praworządność. No, ale jeżeli chodzi o ten projekt. I KPO. I teraz KPO, panie redaktorze, to jest czysto polityczny projekt związany z szantażem unijnym. My się nie zgadzamy fundamentalnie jako Solidarna Polska. Po pierwsze, zgadzamy się, że... Już mówię o szantażowania Polski, bo nikt inny szantażowany nie jest. No, wszyscy wie pan, no, jak z nikt tego inny. Korzystają. Nie. Unia Europejska już ma doświadczenie. Już ma doświadczenie w wymianie rządu, chociażby włoski rząd został zmieniony w Berlusconi parę lat temu na eurokratę i były takie przypadki. Podobnie przecież w Grecji przy okazji wywołania kryzysu finansowego i wartości obligacji. Natomiast co do tego projektu, panie redaktorze, po pierwsze narusza konstytucję, tak uważamy. Po drugie narusza polską suwerenność, bo jest... Konstytucja to jeżeli chodzi o NSA, tak? W tym obszarze. Tak, bo narusza polską suwerenność, jest skrajnie niekorzystny dla Polski. Znaczy, jeżeli my w tej chwili już mamy problem z politykami w togach, tak zwanymi sędziami, i mamy im dać narzędzie do tego, żeby oni właściwie z urzędu przy każdej sprawie, zamiast rozstrzygać sprawy ludzi, zamiast się zająć alimentami, zamiast się zająć spadkami, zamiast się zająć jakimiś rozgraniczeniami, sprawami karnymi, to oni nie będą się zajmowali sprawami ludzi, tylko będą się zajmowali sami sobą, czy ktoś jest sędzią, czy nie. A dlaczego ktoś miałby nie być sędzią? Bo jest powołany przez Dudę, czyli prezydenta Dudę. Jak ktoś jest powołany przez Kwaśniewskiego, czy prezydenta Komorowskiego, to jest okej, a jak jest powołany przez prezydenta Dudę, to nie jest okej. Znaczy, to jest coś tak absurdalnego, że na to się nie można zgodzić, żeby ten test wprowadzić na masową skalę w polskich sądach. Czyli rozumiem, że negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością sensu nie mają z ministrem Szynkowskim-Welsenkiem, bo wy i tak będziecie na nie. Czy jeżeli kwintesencją, jeżeli sprawą tej ustawy, nie tylko Solidarnej Polski, ale bardzo wielu ekspertów, wielu sędziów, Krajowa Rada Sądownictwa, no właściwie wszyscy eksperci z tym rozmawiają. Każdy, kto przeczyta ten projekt, wie, jakie tam są zagrożenia. Sąd Najwyższy też? Sąd Najwyższy, no po kolei wszystkie instytucje, każdy widzi, co tam jest. Znaczy, tam jest ścieżka prosta, autostrada wręcz do totalnej anarchizacji w polskim sądownictwie.
do wywołania takiego chaosu, żeby Unia Europejska mogła w następnym kroku powiedzieć, o nie, macie taki chaos, to zablokujemy wam już nie KPO, ale zablokujemy wam główne środki. Bo tego chciała opozycja, to było kilkanaście, kilkadziesiąt nawet rezolucji w Parlamencie Europejskim, które żądały tego, żeby natychmiast Polsce zabrać pieniądze. To uporządkujmy. Nawet 3 maja. Ta rzeczywistość. Solidarna Polska będzie przeciwko temu rozwiązaniu, no jeżeli będzie zawierało w sobie kwestię testu niezawisłości sędziowskiej, tak? Tego absolutnie nie poprzecie. W tym kształcie, tak. W tym kształcie ten test niezawisłości to jest autostrada do totalnej anarchii w polskich sądach. To rozmontowanie państwa prawa. W takim razie powinno się tam zmienić. My uważamy, że nie jest dobrze przywozić ustawy pisane w Brukseli i narzucać je polskiemu parlamentowi. Po to jest ścieżka parlamentarna, żeby odpowiednie komisje, żeby parlament nad nimi pracowały. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt. Natomiast my uważamy, fundamentalnie się nie zgadzamy na taktykę, która jest prowadzona w naszych relacjach z Unią Europejską. Bo my już 3 razy zawieraliśmy jakieś kompromisy, 3 razy byliśmy oszukiwani. I to nie tylko Solidarna Polska czy Zbigniew Ziobro o tym mówi, ale o tym mówi pan prezydent. Von der Leyen, pani szefowa Komisji Europejskiej, wprost oszukała polskiego prezydenta, o czym polski prezydent mówił, bo już poprzednie ustawy miały być tymi kompromisowymi. Tu nie chodzi o żadne kompromisy. Tu nie chodzi, panie redaktorze, o przepisy, tu nie chodzi o ustawę. Tu, panie redaktorze, chodzi o brutalną grę ze strony Unii Europejskiej, używania tej politycznej pały w uderzania w konserwatywny rząd, który nie chce godzić się na te wszystkie lewackie bzdury. I oni chcą tu rządu na czele z Tuskiem albo z innym, który będzie kiwał główką i na złotej tacy Brukseli wszystko, co będą chcieli, przyniesie. Taki teraz, jest cel Unii Europejskiej. A przede wszystkim Niemców. Szefa tego, von der Leyen, Scholz, wprost o tym mówią. To nie są wymysły. Szefa tego konserwatywnego rządu będę cytował i taka retoryczna pała też, którą okłada Solidarną Polskę i jak rozumiem, wasze dokonania. To jedna konferencja prasowa, wszystkie te słowa. Mamy do czynienia z bardzo słabo funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości jest kulą u nogi gospodarki polskiej, jak również całego systemu społecznego, jest blokadą do uzyskania środków unijnych, a ja tę blokadę chcę usunąć z naszej drogi. To wszystko premier Mateusz Morawiecki, a nie przywołane postacie z Europy. Panie redaktorze, ja się z panem zgodzę z panem premierem się zgodzę, bo prawdą jest, że reformy sądownictwa utknęły w 2017 roku. Dlaczego? Dlatego, że były weta i dlatego, że premier Morawiecki forsował politykę kompromisu, forsował politykę kiwania główką przed Brukselą i blokował reformy. Panie redaktorze, nie było w ogóle, tak? Tam, gdzie pozwolono nam reformować, tam są efekty. Zakaz zabierania dzieci z powodu biedy, alimenty, wzrost ściągalności o 280%. Ale to nie jest komornicy, systemowe reformy. Informatyzacja, 1/3 postępowań w Polsce już jest prowadzona wyłącznie online. Tam, gdzie mieliśmy zielone światło, tam są naprawdę świetne efekty. Reformy strukturalnej takiej w pełni nie było, bo ciągle były zawierane kompromisy i od 5 lat ciągle słyszymy o kompromisach, bo premier Morawiecki kiwał głową wobec Brukseli i zgadzał się na kolejne sprawy. My mówiliśmy, że to jest droga donikąd, że trzeba po prostu zreformować polskie sądownictwo, a nie pozwalać na to, żeby ci politycy w togach tych kilku tak zwanych sędziów rebeliowało całą resztę. No i panie ministrze, bierzecie odpowiedzialność za ten obszar życia publicznego. I ustawy są przygotowane, na stole leżą. No tak, tylko ruszmy w życie, zróbmy spłaszczenie sędziów. Minister sobie z tego sprawę, ja sobie zdaję z tego sprawę, że spłaszczenia struktury sądów nie będzie. Mamy szansę uchwalić tę ustawę, my tego oczekujemy, uważamy, że to jest remedium na ten ale teraz przy tych kolejnych sporach, panie ministrze, to nie macie szansy. No, prawda jest taka, że większość parlamentarna, panie redaktorze, to jest ponad 231 głosów. My prowadzimy... Prowadzimy rozmowy różnorakie, natomiast uważamy, że skupianie uwagi opinii publicznej na Krajowym Planie Odbudowy, który jest gigantycznym kredytem na 107 miliardów, za który oddamy od 300 do 500 miliardów i o tym mówią specjaliści z chociażby Banku PKO, najlepsi eksperci, no to coś jest nie tak. A dlaczego jeszcze druga rzecz? O rynki, o wiarygodność. No to ja panu powiem, jeżeli chodzi o rynki, to kto normalny... Pozytywny sygnał wysłany w kryzysie. Ja rozmawiałem z niektórymi, nie będę tutaj zdradzał, przedstawicielami tak zwanego rynku. I oni mówią, który normalny rząd gada o tym, że w marcu nie będzie miał pieniędzy, a otoczenie pana premiera o czymś takim mówi. Że my musimy natychmiast przyjąć KPO, bo zabraknie nam pieniędzy. Skoro jest tak tragiczna sytuacja, to dlaczego z tego KPO, tego złotego cielca, o którym wszyscy rozmawiają, owszem, ta część tak zwanych darmowych pożyczek, które i tak oddamy 300 do 500 miliardów, ale druga część to są te, pan premier bez przerwy mówił, o tanich pożyczkach. To dlaczego my korzystamy tylko z raptem 1/3 tych dostępnych, niskooprocentowanych pożyczek?
Jednej trzeciej, taki jest wniosek, tak są przygotowane sprawy. Tu trzeba stawiać fundamentalne pytania. KPO nie powinien być tym złotym cielcem, wokół którego wszystko się kręci, bo państwo polskie nie opiera się tylko na funduszach europejskich. To jest ważne, ale co jest, ja panu powiem, panie redaktorze, co jest fundamentalne. Dlaczego KPO jest tak ważne w ocenie Unii Europejskiej? I to rozstrzygnął Trybunał w Karlsruhe, niemiecki, gdzie zdanie odrębne jednego z sędziów, który wprost mówi o czym? O tym, że rozmawiał z ministrem finansów, który mi tłumaczył niemieckim, że KPO nie ma nic wspólnego z odbudową po pandemii. KPO to jest przede wszystkim nowa unia fiskalna. To jest zacieśnienie integracji europejskiej. Dotychczas była unia walutowa, unia gospodarcza, ale nigdy w historii Unia nie miała swoich pieniędzy. Teraz się zdarzyło, miała tam z pieniędzy państw członkowskich i to był budżet europejski. W tej chwili to Unia Europejska pożyczyła gigantyczną kwotę od międzynarodowej finansjery, plus dorzuca swój udział w podatkach chociażby od plastiku, już 3 miliardy zapłaciliśmy wyższej składki, plus dorzuca swój udział w handlu emisjami, czyli to jest nowy krok, krok naprzód w ramach, ja uważam, że błędny, zły, zły dla Polski, szkodliwy, w ramach integracji europejskiej. Panie Szczerze, to jest Unia Fiskalna. Zrobić krok w bok, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Powinniśmy. No, bo my za jakiś czas będziemy płatnikiem netto też swoją drogą. Powinniśmy, nie. Dawać niż brać do unijnego. Z perspektywy geopolitycznej nasza bytność w Unii Europejskiej jest w tej chwili koniecznością i to jest dla każdego oczywiste. Natomiast my musimy od środka próbować reformować Unię, a nie zgadzać się na kolejne, kroki. 2016 rok premier, ale teraz pisała traktaty. Nie, ale teraz wie pan, teraz mamy Włochów, którzy są na to gotowi. Wkrótce będą wybory w Hiszpanii i najpewniej wygra Vox, konserwatywna partia. Naprawdę zmienia się sytuacja. Nie tylko Niemcy i Francuzi mają narzucać ton, chociaż oczywiście są najsilniejsi. Ale oni dążą do budowy państwa europejskiego i KPO jest tego jednym z narzędzi kolejnych kroków. Dlatego trzeba rozpocząć dyskusję o Krajowym Planie Odbudowy. Na koniec inny temat. Dyskusja trwa od tygodnia o komendancie głównym policji. Generał Szymczyku powinien zostać zdymisjonowany. Podać się do dymisji? To są decyzje. Formalnie dymisjonuje pan premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. To są ich decyzje. Ja czekam na efekty prowadzonego śledztwa. No ale pan premier też mówi, że czeka na efekty prowadzonego śledztwa. Pan jest wiceministrem sprawiedliwości, więc to śledztwo. To nie jestem wiceministrem, wie pan, spraw wewnętrznej administracji. To wtedy okay, ale panu... śledztwo prokuratura prowadzi, a nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja mogę panu powiedzieć, że gdyby coś takiego się wydarzyło... Efekty tego śledztwa, kiedy jakiś materiał dla premiera, na podstawie którego mógłby podjąć decyzję. Panie redaktorze, gdyby coś takiego się wydarzyło w gabinecie generała, dyrektora generalnego Służby Więziennej, to wtedy minister sprawiedliwości podejmowałby decyzję. W tej chwili to jest Komenda Główna Policji, kompetencja MSW, pana premiera, te sprawy są badane. No tak, tylko pytanie, kiedy będzie jakiś pierwszy materiał, na podstawie którego... No chciałbym, żeby było to jak najszybciej. Wiem, że śledztwo jest prowadzone absolutnie priorytetowo. To jest decyzja prokuratury. Natomiast śledztwo jest prowadzone priorytetowo i na pewno każdy z wątków jest bardzo uważnie badany. A mówił to Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski. Dziękuję panu ministrowi. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Wesołych świąt wszystkim państwu. Państwu życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki. The President of Ukraine. We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukrainians gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. The battle continues, and we have to defeat the Kremlin on the battlefield. Yes, this battle is not only for the territory, for this or another part of Europe. The battle is not only for life, freedom and security of Ukrainians or any other nation which Russia attempts to conquer. This struggle will define in what world our children and grandchildren will live, and then their children and grandchildren. It will define whether it will be a democracy of Ukrainians and for Americans, for all. Thank you.
To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu. Kamila Biedrzycka, kłaniam się, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem dziś m.in. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasadorka Rzeczypospolitej w Moskwie. Po 9.40 będziemy rozmawiać właśnie o tym, co widzieli Państwo przed chwilą, czyli o tym historycznym przemówieniu Wołodymyra Zełenskiego przed połączonymi izbami amerykańskiego kongresu. Na to przemówienie czekał cały świat i chyba nie przesadzę, jeżeli właśnie w ten sposób podsumuję to, co wydarzyło się wczoraj w Waszyngtonie. Walka trwa, my musimy zwyciężyć Kreml na polu bitwy. To jest bitwa nie tylko o życie, to jest walka o to, jak, w jakim świecie będą żyć nasze wnuki. Tak mówił prezydent Ukrainy i dodał, że wbrew wielu scenariuszom Ukraina nie upada, Ukraina żyje i Ukraina walczy. Tak zaczął swoje wystąpienie Wołodymyr Zełenski wczoraj w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę Państwu, że prezydent Ukrainy przyleciał właśnie wczoraj dość niespodziewanie do Waszyngtonu. Najpierw odbył ponad dwugodzinne spotkanie z prezydentem Joe Bidenem, w trakcie którego obaj politycy poruszyli kwestie przede wszystkim dotyczące dalszej pomocy dla Ukrainy, zarówno tej finansowej, jak i militarnej. No i ta druga pomoc ogromnie ważna i ogromnie hojna ze strony Stanów Zjednoczonych i nowego budżetu amerykańskiego. Wiemy też, że Ukraińcom wreszcie, z perspektywy Ukraińców, ale także naszej, mają zostać przekazane baterie Patriot, co bardzo mocno wpłynie na pewno na bezpieczeństwo powietrzne Ukrainy, tym bardziej, że Kreml, że Moskwa, że Federacja Rosyjska atakuje ukraińskie miasta i miasteczka właśnie przede wszystkim z powietrza, więc na patrioty Ukraińcy bardzo, bardzo mocno czekali. Zełenski mówi, że Rosjanie będą mieli szansę na wolność, gdy sami pokonają Kreml w głębi własnych umysłów. Walka trwa, my musimy zwyciężyć na polu bitwy. To jest świat, także walka o świat, w jakim będą żyć nasze wnuki. O tym już Państwu mówiłam, ale rzeczywiście te słowa bardzo mocno wybrzmiały, dlatego że Zełenski kilkakrotnie wracał właśnie do tej tezy i do tego przekonywania odbiorców, że to nie jest walka tylko o Ukrainę, że to jest walka o przyszłość całego cywilizowanego zachodniego świata i wydaje się, że właśnie w kongresie amerykańskim na dość podatny grunt te słowa trafiły, bo no ogromne owacje Wołodymyr Zełenski dostał od amerykańskich polityków. Wręczył im także, jak Państwo widzieli na tym filmie, flagę ukraińską z podpisami żołnierzy. Żołnierzy, którzy walczą w Bachmucie od bardzo długiego czasu. To jest miejsce, to jest miasto, w którym toczą się najcięższe walki z rosyjską armią. Tuż przed wizytą w Stanach Zjednoczonych właśnie Wołodymyr Zełenski w Bachmucie był, otrzymał tę flagę i żołnierze poprosili, żeby przekazał ją amerykańskim politykom jako taki symbol ukraińskiej, bardzo brutalnej niestety ze strony Rosjan także walki. Więc o tym, co ta wizyta zmieniła, na jak długo, jak może wpłynąć na relacje wewnątrz krajów natowskich, ale także wewnątrz Europy. No bo wiemy, że nie wszystkie kraje z takim samym podejściem są do właśnie kwestii pomocy Ukrainie, przede wszystkim także wojskowej. Wiemy, jakie stanowisko ma Francja, wiemy, jakie stanowisko mają Niemcy, chociaż oni je modyfikują powoli, ale jednak dość konsekwentnie. No i teraz właśnie pojawia się znak zapytania bardzo poważny. Czy Amerykanie rzeczywiście będą w stanie przekonać swoich partnerów, między innymi Sojuszu Północnoatlantyckiego, do tego, żeby Ukrainę wspierać? Bez wątpienia, o tym mówią eksperci, poszedł w świat, a przede wszystkim w stronę Kremla, bardzo jasny sygnał, że Ukraina nie zostanie sama i że Stany Zjednoczone będą Ukrainę wspierać do samego końca, a koniec oznacza zwycięstwo naszych ukraińskich sąsiadów w tej wojnie. Więc na ten temat oczywiście dziś z panią ambasador Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, no i oczywiście także o tym, co się w Moskwie mogło wydarzyć w związku z tym, co mogliśmy usłyszeć wczoraj w amerykańskim kongresie. Tymczasem Władimir Putin, tutaj chyba nic nowego, straszy nową bronią. Drodzy Państwo, zapowiada rozwijanie gotowości bojowej swoich sił nuklearnych w
kontekście wojny w Ukrainie. Państwo daje armii wszystko, o co tylko poprosi. Tak zadeklarował rosyjski dyktator. Spotkał się on wczoraj z wysokimi rangą rosyjskimi oficerami. To spotkanie miało miejsce podczas narady takiego rozszerzonego kolegium Ministerstwa Obrony, której celem jest podsumowanie efektów działań sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w danym roku. Nie chcę wiedzieć, co tak naprawdę tam się działo w kontekście podsumowania tegorocznych popisów rosyjskiej armii. Putin zapowiedział, że Rosja nadal będzie rozwijać swój potencjał militarny i gotowość bojową swoich sił nuklearnych. Ja przypomnę tylko, że w Białorusi między innymi stacjonują w tej chwili rosyjskie myśliwce, które są już uzbrajane w taktyczną broń nuklearną. Pytanie, na ile to jest straszak Putina, po raz kolejny wyciągany jak królik z kapelusza, bo już niejednokrotnie o zagrożeniu nuklearnym rozmawialiśmy, a na ile rzeczywiście jest to sytuacja, którą powinniśmy traktować bardzo poważnie, ponieważ w obliczu przegranej na froncie Władimir Putin będzie chwytać się już właściwie wszystkiego. Czy to może być taktyczna broń nuklearna? O tym także dziś będziemy rozmawiać. Ale za chwilę Państwa gościem jako pierwszy Michał Kołodziejczak, czyli lider Agrounii. Mówić będziemy oczywiście o kwestiach związanych z cenami żywności i z bardzo trudną sytuacją rolników. O tym Agrounia mówi już od dłuższego czasu, także w kontekście ukraińskiego zboża, drodzy Państwo, sprowadzonego tutaj u nas do Polski. Ukraińskie zboża zaczynają zapychać nasze silosy, właśnie mówił ostatnio Michał Kołodziejczak, o tym za chwilę rozmawiać będziemy, ale także wkradnie nam się, drodzy Państwo, polityka do tej rozmowy, dlatego że tutaj można było się spodziewać, że będzie daleko idąca rywalizacja między Agrounią a Polskim Stronnictwem Ludowym. PSL ostatnio taki spin toczy wśród dziennikarzy mówiący o tym, że będzie wspólny start z Agrounią. Obawiam się, że Michał Kołodziejczak te wszystkie obawy i plotki rozwieje, ale nie będziemy uprzedzać wypadków, drodzy Państwo. Także to też istotny temat w kontekście na przykład cen żywności w przyszłym roku. Minister rolnictwa na przykład, nie wiem czy Państwo słyszeli, zapewnia nas, obywateli, że wzrost cen żywności wyhamuje i że będzie jednocyfrowy. Wzrost cen żywności, to jest dokładny cytat, powinien być jednocyfrowy, kilkuprocentowy w maju-czerwcu 2023 roku. Tak powiedział wczoraj u Jacka Prusinowskiego minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk i dodał, że to będzie możliwe jednak tylko w sytuacji, gdy nie zmienią się warunki rynkowe. A wiemy, że warunki rynkowe w tej chwili są w stanie zmieniać się praktycznie z dnia na dzień, więc dość zabawna, muszą Państwo przyznać, jest to deklaracja pana ministra Kowalczyka. Jego zdaniem ceny z żywności nie staną, ale wzrost cen będzie zupełnie inny niż teraz. Ja myślę, że w konkury mogliby stanąć pan minister Kowalczyk i pan prezes Glapiński. Nie wiem, co państwo sądzą na ten temat, ale jeżeli chodzi o taką kwiecistość języka i powiedzenie tak wielu rzeczy, żeby tak niewiele właściwie przekazać, to naprawdę tutaj coraz większa konkurencja się robi w tej kwestii. Więc o tym wszystkim z Michałem Kołodziejczakiem dostałam już na ucho tak zwane informacje, że lider Agrounii już jest gotowy, żeby tutaj u nas w studiu się pojawić, więc nie przedłużam i zapraszam państwa na to spotkanie. Raz jeszcze przypominam, Michał Kołodziejczak już za chwilę. Po godzinie 9.40 pani ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zapraszam. Polacy zastanawiają się, czy będą mieli ciepłą wodę w kranie, za co kupić leki, zrobić zakupy, kupić opał, czy opłacić kredyty. Podczas gdy wy dajecie sobie nagrody, premie w spółkach Skarbu Państwa, a polskim przedsiębiorcom podnosicie ZUS, a Polakom VAT. Polscy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, a 150 tysięcy polskich mikro i małych firm w tym roku zamknęło się i 120 tysięcy polskich gospodarstw. Dlaczego? Dlatego, że nie wytrzymali kosztów utrzymania prądu, nawozów. Podczas gdy wy przeznaczyliście 1 700 000 000 na kancelarię prezesa Rady Ministrów, zadłużenie szpitali w Polsce sięga 16 miliardów złotych. Mamy inflację i nie mówicie oczywiście o tym, z czym jest ona spowodowana. Wcześniej kryzys energetyczny wywołany przez Rosję i przez Putina. Teraz wojna na Ukrainie za naszą wschodnią granicą. Jesteśmy krajem przyfrontowym. Niemniej jednak mamy bardzo wiele rzeczy. Rzeczywiście nie mówimy, że jest łatwo. Nie mówimy, że jest łatwo i dobrze o tym wiecie. Nie nazywajcie nas złodziejami.
trochę jeszcze zaspany, ale sądzę, że jak będziemy mówić o ministrze rolnictwa, na przykład, to zaraz się rozbudzi. Michał Kołodziejczak, lider Agrouni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Witam pan Henryk Kowalczyk mówi, że wzrost cen żywności powinien być jednocyfrowy, kilkuprocentowy w maju, czerwcu przyszłego roku, ale że to wszystko będzie zależało jednak od warunków rynkowych. Czy jest pan spokojniejszy, słysząc jako także klient sklepów, jak rozumiem, że ten wzrost cen żywności wyhamuje? Panie redaktor, czy wyhamuje? On już dziś jest na tak horrendalnie wysokim poziomie, że o wyhamowaniu musimy zacząć mówić, bo przecież ile będziemy mogli za to płacić? Tylko że tu jest jeden problem. Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i rząd Prawa i Sprawiedliwości nie poradzili sobie z jedną sprawą. Bo co to znaczy, że mechanizmy rynkowe, sytuacje rynkowe? Sytuację rynkową mamy taką, że w Polsce mamy najwyższe marże w supermarketach w całej Unii Europejskiej. Czy rozumie pani, że w 2021 roku marża w Biedronce Polskiej wynosiła ponad 9%, a w portugalskiej 6%? Że te same sklepy Lidla, które są w Polsce, miały marżę 8,5%, a w Niemczech, od czego to zależy? A w Niemczech 7%. Od tego, że po prostu kroją nas jak chcą. Widzą nieudolny rząd, który zaczyna dokładać ludziom pieniędzy, który walczy w zły sposób z inflacją. Mhm. Przecież Biedronka dokładnie to zrobiła w momencie, kiedy w tym roku, kiedy rząd opuścił VAT na żywność. Ceny w sklepie zostały te same. Biedronka w ten sam dzień ceny podniosła o różnicę VAT-u i pokazała, że tego VAT-u nie płacimy, a marże wzrosły. To jest właśnie błędne działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, które powoduje, że cebula dzisiaj u rolnika kosztuje 1,40 zł za kilogram, a w sklepie 5-6 zł, a nawet tutaj w Warszawie widziałem 8. No dobrze, panie Michale, tylko wielu od razu panu odpowie, że no to nie jest tak, że rząd może sterować ręcznie gospodarką. No to jest gospodarka wolnorynkowa. Nie, jakby nie to było. Już nie jest gospodarka wolnorynkowa. To jest gospodarka, która pozwala sobie na wszystko. To są oligopole, które między sobą się dogadują, które widzą, że nie ma konkurencji, że nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, że będą budowały sklepy na każdym rogu w mieście i na co drugiej wiosce i po prostu przejmą nasz rynek. I supermarkety widzą to, że nasi politycy kompletnie nie przygotowują nas do następnego kryzysu, który będzie kryzysem handlowym. To jeżeli bardzo mała ilość podmiotów zaczyna przejmować rynek, no to jest błąd. I dlatego tak ważne jest działanie Agrouni, bo my to zmienimy. My wpłyniemy na marżę. Dziś rynek jest tak rozregulowany, że żeby on znów był wolny, żeby tacy ludzie jak pani i pani sąsiedzi mogli kupować w normalnych cenach tą cebulę, ziemniaki, cokolwiek, bo to jest absurd. Wie pani, ale w jaki sposób Agrounia wpłynie na marżę? Tak rzucać sobie w przestrzeń takie zapowiedzi oczywiście można, tylko ja pytam o konkret. W jaki sposób? Dziś chociażby powinniśmy ustalić powiązanie ceny początkowej z ceną końcową. Nie może być tak, że cena... Ale w jaki sposób? Ustawowo? Chociażby ustawowo. Nie może być tak, że coś będzie 5 razy droższe w sklepie, na półce sklepowej niż u producenta, bo pani na tym traci. Jednocześnie producent jest dociskany do ziemi i porzuca produkcję. My za chwilę uzależnimy się od przywozu żywności z zagranicy albo od dużych firm, obojętnie w jakim kraju będą, nawet jak będą w naszym. I to będzie ten sam przykład, co z węglem. Będziemy za chwilę wysyłać statki do Arizony po cebulę, gdziekolwiek indziej po produkty. To będzie problem. I najważniejszym działaniem rządu powinno być utrzymanie produkcji żywności w naszym kraju i zapewnienie akceptowalnych cen, które dziś akceptowalne po prostu nie są. Skoro... Zyski, ja zamykając wątek, bo pyta pani o te rynkowe mechanizmy, które mają naprawić sytuację. Zyski rok do roku, 2020 do 2021 w handlu detalicznym są 50% wyższe. Panie redaktor, przy braku wzrostu, przy najniskich kosztach produkcji, te marże po prostu zaczynają nas dobijać i to jest prawdziwa przyczyna inflacji. Zaczynamy szukać gdzieś indziej, no bo nie może by tej inflacji nie być, kiedy mamy monopole, oligopole, które robią co chcą. Przecież pani widzi, że idąc widzimy tylko pozamykane sklepy spożywcze, rodzinne, które były ostatnią konkurencją. Nawet jeżeli tam ceny były porównywalne, to jednak... Ceny były wyższe, pani. Dlatego ludzie zaczęli chodzić do dyskontu. Ale one dawały pewien hamulec, pewne ograniczenie. Jeżeli zostaną same dyskonty, to będzie tak jak teraz, te ceny będą bardzo wysokie. A pana Wojnie jest jednym z dyskontów. Słyszałam, że ten dyskont z owadem w logo pana pozywa za 20 tysięcy złotych. Wie pani co?
tak naprawdę to my pozwaliśmy pierwsi Biedronkę. Przedwczoraj była jedna ze spraw w Poznaniu w sądzie, gdzie świadkowie zeznawali właśnie o tym, że w tygodniu tak zwanych polskich ziemniaków ponad... Tylko około 50% było polskich, a reszta była zagranicznych, a reklama w gazetce, w telewizji szła, że to jest tydzień polskich ziemniaków, chodźcie do Biedronki. I zagraniczne były sprzedawane jako polskie. To jest, jeżeli sklep widzi, że w małej rzeczy może oszukać nasz rząd i tutaj nie ma żadnych regulacji, to i w dużej będzie nas oszukiwał i trzeba to zmienić. Te sklepy są u nas, na naszej ziemi. Dlaczego rząd pana zdaniem tego nie zmienia? Nie zdaje sobie sprawy z sytuacji? Nie chce tego zmienić z jakiegoś powodu? Nie umie tego zrobić? Wie pani, możemy się tylko domyślać, dlaczego tego nie robią. Może już są zbyt słabi, a może jest tak, jak mówi to wielu ludzi, że przecież i politycy dostają różne prezenty od kogoś i tak się zachowują. Ja nie chcę się domyślać, dlaczego tak jest, ale widzę tutaj po prostu bardzo dużą nieudolność. Nie mnie oceniać. Jeżeli dojdziemy do władzy, do dokumentów, do rządzenia, my mamy dziś bardzo duże archiwum dokumentów, które wysyłamy. Ale największą tę nieudolność rządu? Bo kilkakrotnie już pan powiedział, że rząd jest nieudolny, ale w jakiej materii? No, chociażby w marżach, chociażby w rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych. Wie pani, Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów w 2014 roku w programie, w którym było zapisane, że ograniczymy rozrost sieci wielkopowierzchniowych, które handlują żywnością. Czy pani zauważyła, żeby te kilka tysięcy sklepów, które powstały przez te kilka lat, to były w jakikolwiek sposób ograniczane? Nie, nie było. Więc to jest nieudolność, że nie zrealizowali swojego programu. Bo ja dziś mówiąc o tym, mam przed oczami emeryta. Rolnika, który dostaje emerytury 1140 zł. Niech pani zobaczy, jak wyżyć za to, kiedy idziemy kupić cebulę 5 zł za kilogram, ziemniaki 4 zł za kilogram, a rolnik dostaje za to 70 groszy, 80. Panie Michale, dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko z mojej perspektywy kupującego, kiedy idę na targ, płacę zdecydowanie więcej. Te ceny są zdecydowanie wyższe. Bo tych targów musi być dużo więcej. Dlatego Agronomia idzie do wyborów z projektem, gdzie jest pokazane, jak ma wyglądać targ. Jak dużo ma ich być? Idziemy z projektem planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie każde osiedle w Warszawie ma mieć pokazane, gdzie będzie zostawione miejsce na supermarket, a gdzie na sklepy małe i gdzie w Warszawie i w innych miastach mają być targowiska, zostawione miejsce. Przecież jak jest jedno targowisko w Warszawie, to ci, którzy tutaj dojadą, bo to są w głównej mierze pośrednicy, przecież nie będą tego rozdawali. To jest sterowanie rynku. Nie, to jest umiejętne planowanie nam wszystkim przyszłości i zapewnianie bezpieczeństwa. A pan rozmawiał na przykład na ten temat z ministrem rolnictwa? Ja wielokrotnie pana już pytałam, zawsze pytam o to samo, kiedy pan do mnie przychodzi. Czy wy jako Agrounia jesteście w jakikolwiek sposób poważnie traktowani na przykład przez ministra Kowalczyka? Czy on was zaprosił na jakieś rozmowy? Czy jakikolwiek przełom nastąpił w tej kwestii? Czy w dalszym ciągu nie ma woli politycznej do tego? Jak my możemy traktować poważnie ministra Kowalczyka, kiedy 4 tygodnie temu, będąc w urzędzie wojewódzkim w Lublinie, dzwonię do ministra Kowalczyka i pytam, czy wie on o problemie, który jest na Lubelszczyźnie. A wcześniej w tej samej rozmowie dostaję zapewnienie od wojewody, że minister wszystko wie i podjęli działania. Dzwonię do ministra, włączam na głośno mówiący. Minister mówi, ja nic nie wiem, panie Michale, żeby tam był jakikolwiek problem. Niech pani zobaczy, jak oni mają się komunikować z nami, kiedy nie komunikuje się wicepremier z wojewodą lubelskim na terenie województwa, którego występuje potężny problem z przywozem technicznej kukurydzy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że do Polski w tym okresie, kiedy my okupowaliśmy Urząd Wojewódzki, bo była taka sytuacja, wjechało kilkaset wagonów pszenicy tak zwanej technicznej, która nie nadawała się do jedzenia, ale w międzyczasie zostały zmienione dokumenty w Polsce i o tym mówił wojewoda. Wie pani, to jest totalny absurd, że takie rzeczy się dzieją. Przecież tutaj każdy taki biznesmen, na Ukrainie powiedzielibyśmy oligarcha, robi co chce, bo nasze państwo jest nieudolne. Oni właśnie zamiast z nami rozmawiać, chcą się kłócić, chcą ośmieszać, chcą odbierać nam autorytet, zamiast pokazać, tak, Kołodziejczak się na tym zna, wie, otwórzmy rozmowę. Nie, bo w Polsce od kilku lat jest zamiast to, żeby pani było dobrze, to jest gra o tron.
To jest gra o tron. Tylko i wyłącznie polityków, którzy nie chcą czegoś zmienić, tylko na tej szachownicy przestawiają swoje pionki, ale w taki sposób, żeby nikt nie zrobił szachmat i żeby któreś pionki spadły. Michale, a jak pan, my na tym tracimy. A jak pan, jak Agrounia odnosi się do tego planu przejęcia przez Krajową Grupę Spożywczą sieci handlowej? Tam pamiętam, że prezes Jarosław Kaczyński wymienił nazwę Żabka, ale Henryk Kowalczyk już twierdzi, że to się nie przywiązujmy do konkretnej nazwy, ale no chcą generalnie, żeby jakaś sieć sklepów była. To znowu pisane palcem po wodzie, pana zdaniem? Pani, czy... W ogóle zacznijmy od początku. Uważam, że Jarosławowi Kaczyńskiemu, jego politycy, którzy zajmują się rolnictwem i handel, zrobili wielką krzywdę. Ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński chciał dobrze. Szedł do wyborów z niezłym programem, który został napisany przez, przez tych, którzy dzisiaj są w Ministerstwie Rolnictwa. Tam jest podpisany były minister Jurgiel, Kowalczyk, Ardanowski. Ludzie, którzy dzisiaj siedzą. Tylko ci ludzie okłamali Kaczyńskiego. I dziś nie pokazują mu całej prawdy. W tym, jaka jest sytuacja. Dziś przejęcie Żabki, my w programie to zapisujemy i ja pani powiem... Pewnie tak. Pewnie państwo powinno pobudzić budowę sieci, która byłaby siecią krajową. Mogłaby stworzyć jeszcze więcej mechanizmów. My to zresztą pokażemy w programie, ale pracujemy też nad takim mechanizmem dla sklepów rodzinnych, dla sklepów takich małych, osiedlowych, nad tym, żeby mogły wspólnie robić zamówienia. Tak jak na przykład Żabka kupuje dużą część danego produktu i to rozwozi po innych sklepach. Te sieci, które są oddzielne, dobrze, tu państwo mogłoby pomóc. Ja pytam generalnie o ten nie, projekt. Państwo to nic nie zmieni. Zmieniłoby to wtedy, gdybyśmy na przykład zrobili, że 50% tych sklepów będzie należało do, po prostu do nas, do zwykłych Polaków, żeby było to możliwość sprzedania. Nie cofajmy się do tyłu. Państwo może pobudzać, zmieniać, ale niech nie przejmuje rynku. To nie od tego jest. Państwo zaczęło, przejęło stacje benzynowe poprzez Orlen i co dzisiaj wyszło na to? Że, no mamy monopol praktycznie. Że marża na litrze ropy i benzyny to jest ponad złotówkę. Rozumie pani? Oni dziś podniosą ceny rzekomo o VAT, a wpuszczą to wszystko w marżę. I my chcemy takiego rynku. My musimy żądać rynku, który będzie ograniczał handel w taki sposób. Biedronka ma 30% udziału w rynku, za dużo. Dzielimy na 3 sklepy, ma być konkurencja. Ma 30%, ok, musi płacić inne podatki, musi wyglądać to inaczej. Po prostu ma nie być takiego pędu do monopolizacji rynku. Trzeba to ograniczyć, bo będziemy na tym wszystkim tracić. Dlaczego Agrounia protestuje w sprawie sprowadzania ukraińskiego zboża? Czy rzeczywiście jest tak, że no, ono już w tej chwili jakby zapycha nasze magazyny i powoduje, że polski rolnik ma kłopot, jeśli chodzi o właśnie te kwestie? Pani redaktor, to jest totalny absurd. W maju, mówiliśmy o nieudolności i teraz mamy w czystej postaci największą nieudolność Henryka Kowalczyka. Człowieka, który nie powinien być ministrem rolnictwa. Gdyby miał honor Kowalczyk, to podałby się dziś do dymisji, by w normalnym zachodnioeuropejskim kraju taki człowiek wyszedłby i powiedział, nie poradziłem sobie. Widziała pani w Wielkiej Brytanii, jeden minister, drugi minister, premier na jednym małym kłamstwie został... To kultura polityczna. U nas po prostu jest takie złodziejstwo polityczne, a nie kultura polityczna. Ukraść Polakom ile się da, okraść ich z obietnic, z normalnego życia, w taki sposób to robić, żeby emeryci musieli dużo płacić w sklepach, żeby rolnicy upadali i nikt nie widzi problemu. No do dobrze, Polski, ale o co chodzi z tym ukraińskim zbożem? Bo nie każdy rozumie, ja powiem od początku w kilka sekund. W maju Unia Europejska zniosła cło na przywóz pszenicy, rzepaku, kukurydzy i zbóż z Ukrainy. To cło było nałożone, Ukraina, kraj pozaunijny. I żebyśmy my bronili swoją produkcję, bo celem Unii Europejskiej jest zachowanie naszej produkcji, było to cło. Cło w maju zostało zniesione, bo wiadomo, wojna, problemy. I Henryk Kowalczyk mówił, i takie były zapewnienia zresztą dokumentu unijnego, który mówił o tym, że to zboże będzie przejeżdżało przez Polskę i przejeżdżało przez Unię Europejską. Okazuje się, że dziś nie ma problemów, żeby kupić ukraińskie zboże, które miało jechać do Afryki i ono zapycha nasze krajowe silosy, nasze krajowe spichlerze. Jest tańsze. Jest taki, który bardzo często się nie nadaje. I ktoś sobie robi po prostu na tym bardzo duże pieniądze. Bo tam, A jaki to dla was stanowi problem? No taki, że dziś naszego zboża nikt nie chce kupić. No bo jeżeli jest droższe?
To prawa rynku. To nie są prawa rynku. Spójrzmy na to, jak uprawia się ziemię na Ukrainie. To jest całkiem inna kultura, to jest całkiem inna specyfika. Można używać środków ochrony roślin, które są zabronione w Unii Europejskiej, bo szkodzą takim osobom jak pani, szkodzą zdrowiu. Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, nie ma takich standardów, używają czego chcą, ale prawo dopuszcza przywozić produkty, które były traktowane czymś, co jest zabronione w Unii Europejskiej i pozwala to wprowadzać normalnie na rynek. I to jest duży problem. Spójrzmy, jaka jest specyfika rolnictwa na Ukrainie. Połowę powierzchni ornej Ukrainy należy do 93 firm. Największa z nich ma 1 000 000 hektarów. To jest powierzchnia tyle, ile ma cała ziemia rolna w Polsce. Rozumie pani? To tak jakby w Polsce było 93 rolników i oni mają potężne gospodarstwa. To są oligarchowie. To jest bardzo często też kapitał rosyjski, który zainwestował w rolnictwo na Ukrainie poprzez spółki zarejestrowane na Cyprze. W ostatnich 2 latach 40% inwestycji w rolnictwo na Ukrainie było przez spółki cypryjskie, gdzie zainwestowali tam swoje pieniądze Rosjanie. To dzisiaj Henryk Kowalczyk i wszyscy ludzie zasłaniają się za plecami zwykłych Ukraińców, a pomagają 93 oligarchom, którzy robią na tym potężne pieniądze. To są firmy, które mają swoje bocznice, które mają swoje pociągi. Czego pan oczekuje w tym kontekście od polskiego rządu? My od konkretnych działań, które miałyby polegać na tym. Wracamy cło. Jeżeli firmy chcą handlować ukraińskim zbożem, to jest cło 50-procentowe na te produkty. Ale w Ukrainie toczy się wojna. Pani redaktor. Mają problem ze zbyciem pani redaktor. Zboża, panie Michale. Znaczy, no to pani redaktor. Mamy zostawić pani sobie? Nie, pani redaktor, pozwoli mi pani skończyć. Ja rozumiem pani obawy. Ja też pomagałem Ukraińcom i też jestem pełen obaw tego, co zrobi Putin. No, szaleniec. A państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, powinny zorganizować interwencyjny przewóz tego zboża do Afryki. Przewóz. Bez możliwości zafakturowania go w Polsce. Bo jeżeli my damy to firmom, które są często powiązane z ukraińskimi agroholdingami, to wiadomo, że one chcą to sprzedać gdzie bądź. Więc jeżeli coś ma wchodzić na nasz rynek, niech to będzie na uczciwych zasadach. A my wywieźmy to. Niech tutaj państwo nie robi sklepów, nie robi głupot, nie daje jałmużny, nie daje dopłat, bo za chwilę polskim rolnikom będą dopłacali do zboża, tylko niech zorganizują ten przewóz. To teraz wraca do nas wymieniany już dzisiaj kilkakrotnie Henryk Kowalczyk, który zapowiada, że już w tym tygodniu zostanie wdrożony mechanizm łagodzący skutki przywozu zboża z Ukrainy i dzięki niemu ustaną wszelkie powody planowanych protestów rolniczych. Jak rozumiem, odnosi się do demonstracji Agrounii, które są zapowiadane. Tak, zapowiadamy. Henryk Kowalczyk niech wróci do tego, co mówił w maju, kiedy mówił, że obawy Michała Kołodziejczaka, obawy Agrounii są niesłuszne, chcemy wprowadzić zamęt. Nasze obawy były słuszne. Dziś mamy już duży problem. Henryk Kowalczyk może powiedzieć dziś tylko jedno. Dymisja. Nie poradziłem sobie. Zaraz, no ale mówi o tym, że ten mechanizm łagodzący skutki będzie już działał. Rozumiem, że pan nie wierzy w ten mechanizm. Dzisiaj to jest za późno. Henryk Kowalczyk mówił w maju, w czerwcu, rolnicy, nie sprzedawajcie zbóż, bo będzie na Boże Narodzenie dużo lepsza cena. Kiedy w żniwa cena była za pszenicę 1500 zł, dziś nie da się sprzedać po 1200, to nie co, da się sprzedać po 1100. To ma nic już nie robić? Bo to już, nie, tak musztarda po obiedzie? Pokazał, że nie potrafi. Gdyby pani robiła 5 programów w tygodniu i byłyby wszystkie beznadziejne, to nikt by nie mówił, pani redaktor, ma pani szansę jeszcze miesiąc się tutaj uczyć. Nie, jak czegoś nie umiesz, wracasz na studia, idziesz na staż, uczysz się i to robisz. I Henryk Kowalczyk niech idzie na staż do jakiegoś dobrego zarządcy polityka, a niech nie robi głupot, bo na tym tracą ludzie. Rzepak, 3,5 tysiąca złotych za tonę dzisiaj, 2400. Wie pani, to są konkretne straty. I wie pani, kogo będzie to najwięcej kosztowało? Rolnicy stracą bardzo dużo, mogą stracić bardzo dużo, ale oni nie zasieją na przyszły rok i pani przez to będzie zmuszona kupować od tych, którzy mają oligopol, pani monopol. Ale kończy się tarcza antyinflacyjna. Od 1 stycznia VAT znowu idzie w górę, na prąd, na gaz, zresztą na gaz bardziej niż by musiał, w przeciwieństwie do tego, co mówi rząd. Jak to wpłynie na gospodarstwa rolnicze w Polsce? Bo ja pamiętam, że pan ostatnio podawał mi jakieś absolutnie szokujące liczby dotyczące upadku wielu gospodarstw. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości prawie 200 tysięcy gospodarstw upadło. Rozumie pani? 200 tysięcy. To jest ponad 20%. To jest totalny w ogóle szok. Wie pani, że w Polsce 90% świń, które jest hodowane przez
jest chyba przez 6% gospodarstw hodowane, bo to już są gospodarstwa korporacyjne. Reszta trzyma te zwierzęta tylko po prostu już chyba jako hobby. I te gospodarstwa za chwilę upadną. Z jakiego powodu te 200 tysięcy gospodarstw upadło? Znaczy zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności, czy jakieś inne kwestie zostały, o tym decydują? Te gospodarstwa po prostu zostały wycięte przez supermarkety, przez sklepy, bo oligopole wiedzą, że jeżeli zostawią sobie tylko kilka procent dużych podmiotów, które będą produkowały żywność, wtedy wezmą je pod but, tak jak te, które były małe. I to jest problem, bo później będą dociskać do ściany każdego, jeżeli nie będzie tej małej, zdrowej konkurencji. To jest problem. Cały rynek widział. W krajach unijnych jest taka konkurencja? Na przykład we Włoszech są gospodarstwa podobnej wielkości jak w Polsce. Nie ma takiego upadku jak u nas. Jest inna kultura handlu, jest więcej bazarów. Sklepy nie są tak obsadzone wielkimi sklepami. A niech pani zobaczy, gdzie miało małe gospodarstwo sprzedawać. Jak miało 10, powiedzmy, hektarów, 15 ton marchwi do sprzedania, a supermarket mówi, ja od was kupię, ale jak będziecie mieć 1500. To jest stawienie takiej bariery niemożliwej do spełnienia. To co taki rolnik ma zrobić? To mówi, ja tego nie robię, siadam na tira i jeżdżę. W kontekście tego wszystkiego, o czym pan dzisiaj powiedział, martwią pana, dziwią lub zaskakują bardzo słabe sondaże Agrounii? Martwią, dziwią. Martwiłyby mnie, gdybyśmy już wprowadzili to wszystko, co planujemy wprowadzić od nowego roku w nasze działania, to wtedy mógłbym być zmartwiony, że robimy to wszystko, co planujemy właśnie na ten ostatni okres i sondaże są słabe. Uderzenie Agrounii jeszcze przed nami, jak rozumiem. Tak? Uderzenie przed nami. My jesteśmy jedyną partią w Polsce od kilkudziesięciu lat, która powstaje od zera, od niczego. Nie ma drugiej takiej partii politycznej. Jesteśmy dociskani i przez opozycję, i przez partię, która teraz rządzi. Niewygodnie dla nikogo. Media ograniczają skutecznie nasz udział w debacie publicznej, a i tak udaje nam się od czasu do czasu gdzieś dostać. I Agrounia dla wielu osób jest po prostu czymś, czego nie widzą w telewizji, nie ma tego w telewizji, to się na to nie głosuje, tego nie widać. I to bardzo skutecznie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, do którego my zaczęliśmy się mocno dobierać. Bo Agrounia jako jedyna ma zdolność wyrwania DNA PiS-owi. DNA PiS-u, ta jaskinia, w której oni się chowają, to jest wieś, produkcja żywności, ludzie, którzy mają problem, którzy wcześniej nie mieli głosu. I to jest elektorat, do którego nie mówi dzisiaj Donald Tusk. To jest elektorat, do którego nie przemówi dzisiaj Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz. Zaraz, ale to ja słyszałam, że przecież ma być wielka współpraca z PSL-em, ba, nawet jedna lista. Wie pani, Marek Sawicki, jeżeli nie ma mandatu do w ogóle opowiadania takich rzeczy, bo ja wydałem oświadczenie stosowne na ten temat, to ja wiem, że albo robi to z głupoty, albo jest wypuszczany przez swoich mocodawców, żeby robić taki zamęt. Tylko ja zastanawiam się, czy mocodawcom... Może to jest tak, że po prostu oni się obawiają, że Agrounia kilka punktów im oberwie. Pewnie tak. Tylko ja się zastanawiam, czy Marek Sawicki robi to dla PiS-u? Czy robi to dla starego, skostniałego, dla starej, skostniałej grupy PSL-u, która boi się, że ktoś powie im, idźcie już, panie Marku, na emeryturę. I ten człowiek po prostu walczy o swoje życie w polityce. No, a mówimy... Ale były jakiekolwiek rozmowy z PSL-em Agrounii? Rozmawiał pan z kimkolwiek z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Na pewno nie na temat list. Jaki temat? Wie pani, no, rozmawiamy z różnymi politykami opozycji. Przecież to nie jest jakąś tajemnicą, że ktoś rozmawia. To, wie pani, ja rozmawiałem czy z Władysławem Kośniakiem Kamyszem, czy z przewodniczącą Porozumienia Magdaleną Sroką. To są rozmowy, które są, żeby mieć po prostu kontakt, ale nikt dzisiaj, przynajmniej ja, nie rozmawiam o listach, nie rozmawiam o tym, jak iść do wyborów. No dobrze, ale bierze pan pod uwagę jakiś wspólny start? Ja biorę dzisiaj pod uwagę to, żeby następne pół roku bardzo mocno przepracować, żeby przekonać Polaków, że dla byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest alternatywa, jest możliwość tego, żeby program, o którym PiS mówił w 2014 roku, został wprowadzony. My ten program będziemy w dużej części wprowadzać. Ten z 2014 roku, program PiS-u, o którym dziś mówi PiS, że będzie to robić. Nie, oni tego nie zrobią. Oni się zweryfikowali. Dobrze, tylko żeby móc realizować program, do Sejmu trzeba się dostać. Ja panu przecież tłumaczyć nie muszę, jak wygląda system Donta, jakie są progi wyborcze i co musicie zrobić, żeby do tego Sejmu wejść. Pani redaktor. Dlatego pytam o koncepcję polityczną. Znaczy zostawmy na chwilę te sprawy merytoryczne, niezwykle ważne, ale żeby móc je wcielić w życie, trzeba zająć się twardą polityką najpierw. Oglądała pani kiedyś skoki narciarskie?
Jakiś czas temu tak, natomiast ja też, teraz już jak małyś skakał. I pamiętam, jak on mówił takie coś, ja się skupiam na następnym skoku. Myślę tylko o tym. Nie patrzę, co robi konkurencja. I na następnym skoku skupia się Agrounia. Nie patrzymy na innych. Patrzymy, jak dotrzeć do ludzi, którzy dziś są pozbawieni głosu. Agrounia patrzy, jak wykonać dobry skok w wyborach i zrobić najlepszy wynik. Dobrze, tylko po raz kolejny nie odpowiada mi pan na pytanie. Jestem jak Małysz, brzmi pięknie, tylko żeby Małysz mógł na tą skocznię wejść, to musiał jakąś drogę przejść do niej właśnie. Pytam pana o tę drogę. Jaką pan ma koncepcję, żeby wejść do Sejmu? Znaczy, rozumiem, że pan bierze pod uwagę start samodzielny Agrounii. Tak, dziś na tym się skupiamy. To jest zresztą coś, czego chcą ludzie w naszym środowisku, w terenie. No, dziś jesteśmy w takim momencie, gdzie na tej skoczni siedzimy. A jak wam idzie budowanie struktur? Czego sfinansujecie kampanię wyborczą? Z pieniędzy, których nie mamy. No właśnie. Agrounia dzisiaj nie ma pieniędzy. Agrounia dzisiaj jest silna tym, co dadzą ludzie. Bo ja słyszę, będziecie często zbierać pieniądze ludzi. Trochę na zasadzie Polski 2050, tak? Wie pani, tak jak do tej pory to robimy. Robimy konwencję, ten może tu pomóc, ten może zrobić tu, ten może pomóc tam. Robimy coś innego, też nie mamy tych pieniędzy, więc robimy tak, tak, tak. Jakoś sobie to składamy. No, my dzisiaj nie możemy powiedzieć, że mamy budżet na poziomie chociażby najmniejszej partii, która jest dzisiaj w Sejmie. Dlatego ludzi prosimy o pomoc, żeby nam pomagali finansowo i w każdy inny sposób. Ale to jest właśnie ta przepaść, która jest stworzona między nami, a wielkimi partiami, które dziś żyją z subwencji, które dostają, to są miliony złotych na każdy rok. Pan uważa, że subwencje powinny zostać zlikwidowane? Nie, nie uważam tak. Uważam, że dziś dla nas stanowi to bardzo duży problem. Nie zastanawiałem się tak naprawdę nad tym, choć myślę o tym, że stanowi to duży problem dla nowych partii politycznych. I dziś zamiast rozmawiać o subwencjach, ja zmieniłbym trochę debatę publiczną w mediach, gdzie dopuściłbym do głosu tych, którzy chcą, którzy też aspirują do tego, żeby w tym Sejmie być. Media skutecznie to okrywają. No, zobaczył to ostatnio Ziobro, który został wycięty bardzo mocno. Tylko dziwne, że kiedy on w mediach publicznych był, kiedy był zapraszany, to problemu nie widział, kiedy widząc innych. Bo im nie zależy na tym, żeby widzieć całość. Oni patrzą tylko na siebie. Problem zaczyna im się z czymś, kiedy to dotyczy bezpośrednio ich. A ja dziś widzę inne jeszcze partie, które też wniosłyby bardzo dużo pozytywnych zmian. Czy ludzi, którzy powinni być dopuszczeni do debaty publicznej i brać w niej udział. To tak na koniec zupełnie. Jakie przewidywania pan ma, jeżeli chodzi o potencjał poparcia dla Agrounii? Tylko pytam tak zupełnie serio, bo kiedyś pan rzucił mi tutaj, że to poparcie na poziomie 15% to, co wzbudziło ogólną wesołość i wśród widzów i polityków, więc pytam tak a niech realnie. A niech się ludzie śmieją. Wie pani, najpierw się śmieją. Kiedy ja robiłem pierwsze spotkanie, to mówili, weź się zapisz do Solidarności, gdzieś indziej, bo sam nic nie zrobisz. Niech pani zobaczy, jaką drogę Agrounia przeszła przez kilka lat. Od nic nieznaczącego podobno pierwszego spotkania, przez ciężką pracę ludzi w całej Polsce. Dziś ja rozmawiam z redaktor, gdzie rozmowa była dla mnie pewnym spełnieniem młodzieńczych marzeń. Usiąść przy stole, który jest stołem Biedrzyckiej i rozmawiać przy tych gazetach. Wie pani, to 5-6 lat temu było dla mnie coś nieprzewidywalnego. I dziś my tak bardzo jesteśmy obrośnięci w to, że 15%, czyli tam co siódmy wyborca, to uważa pani, że dziś co siódmy wyborca nie jest wkurzony na to, co się dzieje. Nie widzi, jak nas oszukują w sklepie. Nie widzi, nie jest wkurzony na to, co się dzieje. I po prostu idzie głosować na Tuska czy na Hołownię, bo mówi, no nie są super, ale to jest pewna zmiana. Z tych informacji, które my posiadamy, potencjał jest bardzo duży. Dziś my jesteśmy kojarzeni głównie z rolnictwem. A niech pani pomyśli, co będzie, jak my w styczniu pokażemy kilka osób spoza rolnictwa. Kiedy my pokażemy ze świata nauki ludzi, kiedy my pokażemy fachowców z innych dziedzin. Dobrze, czekamy. Więc tutaj poczynamy wszelkie starania, żeby tak było i zrobimy wszystko, co się da, żeby takie 15% było. Wie pani, ja w to wierzę. Kiedy widzę, kiedy skakałby Małysz i by widział, że Sven Hannawald skoczył 140 metrów na wielkiej krokwi i Małysz by pomyślał, nie skoczę tyle, to powinien zejść ze skoczni, a ja uważam, że skoczymy. I zrobimy wszystko, żeby w dniu wyborów każdy Polak, który idzie, miał w głowie zakodowane, że PiS ich zawiódł, że Platforma nie będzie gwarantem załatwienia ich spraw, a w Polsce potrzeba ludzi, którzy swoją sprawczość pokazali bez pieniędzy, bez udziału w mediach, którzy po prostu przeszli ciężką drogę i wyrąbali swoją jaskinię
kilofem i ciężką pracą swoich rąk, swoich ludzi, którym ja bardzo mocno bardzo dziękuję. A teraz jeszcze pani pozwoli, że ja tutaj u pani złożę wszystkim życzenia. Kamera numer 3. Że, tu, no to jest. Bo widziałem, że się przełączały. I ja złożę wszystkim Polakom życzenia. Życzenia noworoczne, życzenia świąteczne. Żeby ten okres był pozbawiony kłótni politycznych przy stołach. Ja sam, kochani, mam z tym problem u siebie w rodzinie. W mojej rodzinie też ludzie o politykę się kłócą. Mam dużą rodzinę. Tak jak wielką rodziną są wszyscy Polacy. Nie kłóćmy się. Uwierzcie, gdybyście widzieli tą kuchnię polityczną, nie kłócilibyście się za tych polityków, za tych, którzy was kłamią, oszukują, robią to notorycznie. Nie wierzcie im w ani jedno słowo, przynajmniej w momencie rozmów świątecznych, noworocznych, a nowy rok niech przyniesie u nas bardzo duże zmiany polityczne i społeczne, które przełożą się na lepsze nasze życie. A pan pozwoli, że ja na początku roku powiem sprawdzam i zobaczymy, jak idą te kwestie merytoryczne w Agrounii, dobra? Tak się umawiamy. Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A u państwa już za chwilę pani ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zapraszam. The President of Ukraine. We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukrainians gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. The battle continues, and we have to defeat the Kremlin on the battlefield. Yes, this battle is not only for the territory, for this or another part of Europe. The battle is not only for life, freedom and security of Ukrainians or any other nation which Russia attempts to conquer. This struggle will define in what world our children and grandchildren will live, and then their children and grandchildren. It will define whether it will be a democracy of Ukrainians and for Americans, for all. Wzruszające obrazki, muszą państwo przyznać. Flaga podpisana przez żołnierzy walczących w Bachmucie, przekazana zgodnie z ich wolą przez prezydenta Zełenskiego w amerykańskim kongresie po przemówieniu przed połączonymi izbami tegoż właśnie. Państwa gościem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050 i była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie w Federacji Rosyjskiej. Kłaniam się pani ambasador, dzień dobry. Dzień dobry. Na to przemówienie, nie przesadzę chyba, Wołodymyra Zełenskiego przed amerykańskim kongresem czekał cały świat. Czy uważa pani, że ono spełniło oczekiwania i czy Zełenski stanął na wysokości zadania, mam na myśli merytoryczną zawartość tego przemówienia? Tak, przy czym ja bym wyszła dalej poza merytoryczną zawartość. Bo główny przekaz tego przemówienia, nic nie ujmując oczywiście merytoryce, był przekazem głęboko emocjonalnym i symbolicznym, przy czym przekazem skierowanym zarówno do, no oczywiście do kongresu, ale także do Amerykanów. To jest bardzo ciekawe, że Zełenski mówił jak prawdziwy przywódca demokratyczny, bo zwracał się w imieniu narodu ukraińskiego do narodu amerykańskiego. To przemówienie było też oczywiście, no myślę, że takim prezentem, jeśli tak można powiedzieć, noworoczno-świątecznym także dla Ukraińców, bo to był taki moment, kiedy oni naprawdę i ciągle dzisiaj mogą być dumni z siebie, ze swojego prezydenta, który w ich imieniu tak godnie, słusznie i naprawdę też pięknymi słowy przemawia w no, najważniejszym parlamencie świata. Jest w taki sposób szanowany, uznawany i
I to jest dzisiaj dla Ukraińców coś niezwykle ważnego, podnoszącego na duchu, bo w ciężkiej sytuacji wojennej takie symboliczne wyrazy uznania i poczucia dumy z własnych dokonań jest czymś nie do przecenienia. I równocześnie na dodatek tego wszystkiego to było przemówienie męża stanu globalnego, bo Zełenski mówił nie tylko, nie wyłącznie, bo to tylko nie jest dobrym sformułowaniem, nie wyłącznie o Ukrainie, o Stanach Zjednoczonych, o sojuszu dwóch narodów, właśnie nie państw, a narodów, to też jest znaczące, ale mówił o całym układzie globalnym, o wolności Europy, o w globalnym południu, o przywództwie Stanów Zjednoczonych, a więc z tej pozycji Ukrainy. Wydawałoby się małego państwa na skraju Europy. Tak Ukraina była postrzegana rok temu, dzisiaj w strasznie tragicznych okolicznościach, ale jednak przywódca Ukrainy mówi prawie że jak równy z równym, w każdym razie w tym momencie, do Amerykanów o sprawach globalnych. To jest coś niezwykle symbolicznego. Pani ambasador, ja teraz z takiego dyplomatycznego punktu widzenia chciałam panią zapytać o moment tej wizyty, no bo doskonale wiemy, że od ponad 300 dni wojna trwa. Wiemy, że Zełenski jak ognia unika opuszczenia terytorium Ukrainy z różnych względów, nie tylko bezpieczeństwa. Chodziło oczywiście o pokazanie, że on zostaje ze swoimi ludźmi. Na wielu forach międzynarodowych występował online. Co się takiego zdarzyło pani zdaniem? Bo tutaj dyplomacja zagrała na pewno, że w tej chwili zdecydowano się na taką wizytę. Jaki był prawdziwy powód tego, że Zełenski zdecydował się pojechać do Waszyngtonu, że Biden zdecydował się zaprosić Zełenskiego? Ja myślę, że tu jest kilka czynników. Mhm. Po pierwsze, pomimo tego, że ta wojna cały czas trwa i dramatyczne boje, rzeczywiście nie tylko zresztą w Bachmucie, choć tam szczególnie trwają, sytuacja jest na tyle stabilna, że Zełenski może opuścić na chwileczkę swój kraj bez jakiejś obawy, że coś dramatycznego w tym czasie bez niego się stanie. Po drugie, po szeregu przemówieniach online, ta forma no, przestała być taka, no tak jak w dzisiejszym świecie niestety wszystko się wyczerpuje i ludzie się do wszystkiego przyzwyczajają i w efekcie przekaz staje się powtórzony w jakiejś formie, staje się mniej przemawiający, słabszy. I taka formuła trochę się w efekcie wyczerpała. Wreszcie po trzecie, ze względów bezpieczeństwa, prezydent Stanów Zjednoczonych no, nie zdecydował się na wizytę w Ukrainie, to jest zrozumiałe, a więc jedyny sposób, żeby do takiego osobistego spotkania doszło, to było spotkanie albo w miejscu trzecim, ale to wymiar symboliczny byłby zupełnie nie taki, albo właśnie w Stanach Zjednoczonych. I na sam koniec, ta wojna trwa już 10 miesięcy. To jest, niektórzy mówią krótko, dopiero początek, ale to już jest na tyle długo, że zaczynamy się do niej przyzwyczajać. Ona zaczyna jakby stawać się takim elementem no, codziennego krajobrazu i to jest dla tej wojny, dla Zełenskiego, dla Ukraińców coś absolutnie zabójczego. Oni muszą i sam Zełenski przekonywać, że ciągle losy świata ważą się w Ukrainie i przekonywać nie tylko przywództwo amerykańskie, ale właśnie naród i samych Amerykanów po to, żeby ta pomoc cały czas płynęła, bo ta wojna się zdecyduje na froncie, a w każdym razie zdecyduje się siłą militarną Ukrainy. Jeśli Ukraina będzie miała siłę militarną zdolną, aby odstraszyć Rosję lub ją fizycznie odeprzeć, to ta wojna będzie zwycięska i oto to była największa stawka tej wizyty, żeby Ukraińcy dostali broń więcej, ale także bardziej zaawansowaną. Do tego jeszcze za chwilę przejdziemy, ale tak bardzo ogólnie sądzi pani, że ta wizyta przyniesie zamierzony efekt? Czy rzeczywiście jest tak, że przekona nieprzekonanych albo na nowo wznieci jakieś takie emocje i chęć niesienia pomocy Ukrainie? No wiemy przecież, że wielu amerykańskich polityków, kongresmenów także było przeciwnych takiemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w pomoc Ukrainie. Sądzi pani, że to, co się wydarzyło wczoraj, trochę zmieni tę optykę? Po wyborach śródterminowych kontrola
nad Izbą Reprezentantów, zresztą to nie jest zaskoczenie, przechodzi w ręce Republikanów, mimo że te wybory w Stanach Zjednoczonych są zasadnie uznawane za sukces demokratów. Niemniej to oznacza, że to poparcie ponadpartyjne dla pomocy jest szczególnie dzisiaj potrzebne i sposób, w jaki przywódcy amerykańscy, republikańscy wypowiadali się po przemówieniu Zełenskiego, pokazuje, że jest efekt, że ci, których słyszeliśmy jeszcze niedawno, fakt, że to była kampania wyborcza i wtedy ta narracja wygląda nieco inaczej, mówili w taki bardzo ostrożny sposób o dalszej pomocy, teraz wypowiadali się w taki dużo bardziej jednoznaczny i entuzjastyczny, w entuzjastycznych tonach. I to jest wynik też emocji, która i tej symboliki, którą powiedziałabym genialnie Zełenski wykorzystał zarówno w przemówieniu, nawiązując do elementów historycznych znanych każdemu Amerykaninowi, jak i w różnych takich symbolach przekazania tej flagi, przekazania Bidenowi odznaczenia. To wszystko zagrało w mediach amerykańskich, w wyobraźni amerykańskiej. Myślę, że do tego stopnia, że to spowodowało, że dzisiaj dużo trudniej jest republikanom mówić sceptycznie o pomocy dla Ukraińców. Oczywiście wiemy, że takie momenty, takie symbole, takie emocje przemijają i wszystko się może jeszcze jakoś odkształcić w toku tego. No niemniej cel maksymalnie na to, co można było osiągnąć tą wizytą, myślę, że został osiągnięty. Pani ambasador, teraz takie pytanie, które nurtuje mnie już od dłuższego czasu. Jak to, może nie jak to jest możliwe, ale z czego wynika takie świetne przygotowanie medialne, informacyjne, emocjonalne Ukrainy? Zełenski ze swoimi ludźmi praktycznie od początku tej wojny nie popełniają w tej dziedzinie żadnych błędów. Oni wygrywają tę wojnę informacyjną, oni potrafią wejść w to wszystko i ten polityczny teatr także, który jest, no niestety, brzmi to brutalnie, ale taka jest prawda, nieodłączną częścią wojny, oni w tym teatrze grają świetnie. Skąd oni mają to przygotowanie? To jest rzeczywiście geniusz komunikacji, mówię o całości ukraińskiej komunikacji. Absolutnie zasadnie Zełenski powiedział, że myśmy wygrali wojnę w umysłach świata, w umysłach świata zachodniego, wojnę z Kremlem. I tu jeszcze bardzo ciekawy wątek zaznaczył, że dobrze, że tę wojnę w umysłach także powinni, mogą wygrywać narody świata zachodniego, jakoś tak to ujął. Myślę, że to jest niezwykle dla nas ciekawy wątek do pociągnięcia, ale wracając do geniuszu medialnego. Po pierwsze, to jest teatr, który nie jest teatrem fikcji. To znaczy za tym przesłaniem idzie autentyczne, głębokie przekonanie, że walczą o słuszną sprawę. Autentyczne, głębokie przekonanie Zełenskiego, że to, co mówi, jest prawdą, on w to wierzy i cały tym jest, co mówi. I że naród ukraiński, przywództwo dzisiaj ukraińskie, przy całym wyidealizowaniu oczywiście w przekazie tego, co tam się dzieje, bo tak to musi być, jednak przekaz jest autentycznym oddaniem tego, o co dzisiaj Ukraina walczy i o co sam Zełenski toczy jako przywódca Ukrainy bój. I to ma ogromne znaczenie, ale oczywiście sama autentyczność by nie wystarczyła. Tu jest mistrzostwo samego Zełenskiego w sposobie komunikowania się, w przemawianiu, w sposobie też mówienia tego, jak on się komunikuje swoim ubraniem, absolutnie wszystkim. Ja myślę, że jego przygotowanie zawodowe, paradoksalnie jako aktora tu ma duże znaczenie, utalentowanego, jak się okazuje, bo można być takim miałkim aktorem, ale ponieważ za tym stoi rzeczywista osobowość, rzeczywista odwaga i rzeczywista sprawa, to przygotowanie odgrywa dużą rolę. Plus to jest oczywiście coś więcej. Tam jest jakaś profesjonalna ekipa kreatywna,
która bardzo trafnie nie tylko pomaga mu lub pisze przemówienia, za każdym razem odwołując się do symboliki danego kraju. To jest niezwykle ważne, że nie mówi się wyłącznie z własnych butów. To jest klucz efektywnej dyplomacji i komunikacji międzynarodowej. Że nie mówi się tylko z własnej perspektywy, ale łączy się własną perspektywę z imaginarium narodu, do którego się przemawia. Tu myślę, że przepraszam za taką dygresję, ale nasza władza mogłaby się wiele jednak nauczyć, że to nie tylko o swojej sprawie trzeba mówić, a trzeba ją umieścić w sposobie myślenia innych narodów. I Zełenski robi to genialnie. Plus symbolika takich poszczególnych gestów. Te dwa gesty, o których wspomniałam przy wizycie amerykańskiej, czyli ten przekazany od żołnierza ukraińskiego, a więc zwykłego walczącego człowieka do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Order, który ten żołnierz otrzymał za swoje zasługi, z podziękowaniami za wsparcie. No niesamowity pomysł. Ktoś na niego wpadł, ktoś w ten sposób pracuje i myśli i rozumie, że do ludzi trzeba mówić wielkimi słowami, wartościami, przemówieniami, ale też gestami zwykłych ludzi. Gestami, które można w określonym zdjęciu, obrazku zmaterializować. No właśnie, to jest opanowane bez wątpienia do perfekcji. Pani ambasador, to teraz z tej warstwy teatru politycznego przejdźmy do realnych i takich wymiernych efektów tej wizyty, czyli do gigantycznego wsparcia kolejnej transzy od Stanów Zjednoczonych, zarówno finansowego, jak i militarnego. Ukraińcy dostają wreszcie to, o co bardzo, bardzo prosili od samego początku, czyli baterie Patriot. To z pewnością poprawi bezpieczeństwo ukraińskiego nieba i w tym kontekście jestem bardzo ciekawa, jak pani uważa, jak ta wizyta i jej efekty, właśnie te wymierne, są odbierane na Kremlu. Ja bym chciała jeszcze dodać, że to jest bardzo dobrze, że te baterie Patriot będą. One będą dopiero za jakiś czas, bo tu jest wymagane szkolenie, ale to jest przy całej potrzebie takiej broni. To jest broń defensywna. Natomiast to, o co zabiega Zełenski i na pewno o tym była rozmowa w cztery oczy, to jest broń ofensywna dalekiego zasięgu, która pozwoli i zgoda polityczna Stanów Zjednoczonych, żeby Ukraina mogła... Ale na to Biden zgodzić się nie chce. Biden na broń ofensywną... Sięgać do terytorium rosyjskiego. To jest klucz, dlatego że wojna toczona w Ukrainie jest tak asymetryczna, tak kosztownie asymetryczna, że na dłuższą metę, tocząc wyłącznie wojnę na własnym terytorium, no prawie, że nie da się tej wojny wygrać. I już były takie jaskółki, nawet powiedziałabym więcej, duże jaskółki, kiedy po pierwsze Ukraina zaczęła uderzać w Krym, własne, niewłasne terytorium, a potem były wybuchy już na infrastrukturze ważnej militarnej. Tak, na lotniskach na przykład. Ewidentnie za sprawą ukraińską. Tak więc zdarzyło się i jakoś Rosjanie to przełknęli. I teraz taktyka komunikacyjna, ten teatr po stronie rosyjskiej, przy czym ja nie chciałabym przyrównywać, bo teatr ukraiński jest autentyczny. To jest teatr, który pokazuje rzeczywistość. Natomiast teatr rosyjski to jest wyłącznie teatr, który zafałszowuje tę rzeczywistość. I teraz ta rosyjska propaganda oczywiście próbuje użyć tego, co używa zwykle, czyli szantażu, strachu. Próbuje zastraszyć Zachód i powiedzieć, jeżeli pomożecie Ukraińcom i oni zaczną nas pokonywać, to my zrobimy piekło na ziemi. Zrobimy coś przeokropnego, niewyobrażalnego. Bójcie się eskalacji, nie pomagajcie im, dlatego że my zamienimy wówczas całą tą sytuację w piekło dla was. Co dokładnie to miałoby być, jak to miałoby się zdarzyć, Rosja nie precyzuje. Wszyscy gdzieś z tyłu głowy mają oczywiście eskalację atomową. No tak, bo dość wprost o tym mówi Władimir Putin, tak? Mówi, państwo daje armii wszystko, o co tylko poprosi. Zadeklarował i to było takie odniesienie do gotowości swoich bojowych sił nuklearnych, czyli znowu kwestia broni nuklearnej wraca. Tak, przepraszam, że weszłam w słowo, ale gwoli uzupełnić. Tak, ona wraca cały czas, ale to też jest, Putin się jednocześnie komunikuje jakoś tam ze swoim społeczeństwem i to przemówienie Szojgu, w którym Szojgu powiedział, że armia będzie liczniejsza, tam zmienił też lata, w których możliwy będzie ten pobór taki obowiązkowy, wiek poborowych. To wszystko ma też jakoś tam
tam przemawiać do Rosjan, żeby oni czuli, że ich armia jest silna, jest zwarta i będzie walczyła i żeby oni też się czuli ze swoich sił militarnych dumni, bo ta duma została gigantycznie nadszarpnięta. Wątpię, żeby takie przemówienie Szojgu i tutaj też wystąpienia Putina jakoś w tej sprawie pomogły. Niemniej też idzie ta komunikacja do społeczeństwa rosyjskiego, ale najważniejsza rzeczywiście jest do Zachodu. I można ją tak w skrócie powiedzieć. Rosja straszy jakimś piekłem na ziemi i straszy swoją nieprzewidywalnością i swoim turboterroryzmem. Mówi, jesteśmy skłonni zrobić absolutnie wszystko, a więc nie ważcie się efektywnie przed nami bronić, bo zrobimy coś koszmarnego. Tylko problem polega na tym, że jeżeli nie ma efektywnej obrony przed Rosją, to Rosja i tak robi coś koszmarnego. No właśnie, ale Rosja straszy piekłem na ziemi i co? I co dalej? I tu się zaczyna przestrzeń do decyzji politycznych, bo oczywiście to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że Rosja piekła na ziemi nie zrobi. Tak, to przywództwo i Putin ma niestety zdolność do okropnych, takich niehumanistycznych, zabójczych, no, ludobójczych wręcz terrorystycznych działań. Nie można wykluczyć, że coś takiego jeszcze gorszego wyeskalują i zrobią. Z drugiej strony widzimy, że jeżeli im ustępować, jeżeli Putinowi ustępować, to ustępstwo jest postrzegane jako objaw słabości i także prowadzi do eskalacji. Tak więc i tu mamy eskalację, groźbę i tu mamy groźbę eskalacji. I wobec takiej diagnozy, no w moim przekonaniu, trzeba jednak iść tą ścieżką, którą bardzo jasno wytycza Zełenski, czyli postawić na zwycięstwo, uwierzyć w to zwycięstwo i zainwestować w to zwycięstwo. Dlatego, że oczywiście tu jest wiele ryzyk, wiele strachu, trzeba to robić rozsądnie, rozważnie i w sposób przemyślany, ale walczyć w wojnie, w której, z której sami obawiamy się swojego zwycięstwa i cały czas cofamy się przed szantażem terrorysty, no taka wojna jest skazana na porażkę, a ta porażka też na pewno będzie, byłaby piekłem na ziemi dla Ukrainy, ale tu znowu Zełenski ma rację, że sprawa ukraińska nie jest wyłącznie sprawą ukraińską. Efekt tej wojny sięgnie dużo dalej, na pewno do nas tu w Polsce, na pewno w Europie, ale także będzie miał ogromne znaczenie dla siły przywództwa amerykańskiego. No to wróćmy do tych apeli Wołodymyra Zełenskiego i odpowiedzi Joe Bidena, bo wspomniała pani już o tym, że Ukraińcy bardzo proszą o taką broń ofensywną. Biden mówi nie, dlatego że my nie chcemy trzeciej wojny światowej, my nie możemy do niej dopuścić. No i tutaj zdaje się sprawa zamykać. Sprawa się cały czas toczy, dlatego że słyszeliśmy już to nie w bardzo wielu obszarach. No tak, patriotom też mówiono nie, a teraz będą przekazywane. Patriotom mówiono nie, leopardom mówiono nie, co prawda jeszcze nie dojechały na Ukrainę, ale już słyszymy takie wahające się, ale jednak tak. Bardzo wielu rodzajom uzbrojenia mówiono nie. Mówiono nie atakom na Krym, mówiono w bardzo wielu, tak naprawdę Ukraina przecież przed wojną otrzymywała wyłącznie uzbrojenie, które miałoby jej pomagać w wojnie partyzanckiej, bo takie były wyłącznie obronne uzbrojenie. Teraz przecież otrzymuje uzbrojenie ofensywne, takie jednoznacznie ofensywne. Rzecz idzie o uzbrojeniu, które pozwoliłoby sięgnąć daleko do terytorium Rosji, czyli o broni dalekiego zasięgu. Więc to już nie jest ten dylemat ofensywne, defensywne, zupełnie zresztą dziwaczny dylemat, bo nie bardzo wiadomo, gdzie tę granicę przeprowadzić. Tu już jest pytanie o broń dalekiego zasięgu. I druga rzecz, którą Ukraina potrzebuje, i tutaj nie wyłącznie od Stanów Zjednoczonych, to są pojazdy opancerzone, to są czołgi, to jest uzbrojenie, które pozwoli odbić ewentualną ofensywę rosyjską znowu z kierunku białoruskiego, o której się coraz częściej mówi. I w moim przekonaniu, im bardziej Ukraina będzie militarnie do tej ofensywy przygotowana, tym mniejsza jest szansa, że ta ofensywa się zdarzy. Podsumowując, pani ambasador, rozumiem, że Rosja musiała odebrać ten sygnał jako taką deklarację o tym, że Ukraina, żeby nie wiem co się działo, nie zostanie sama. Sądzi pani, że taki sygnał właśnie Putin, Kreml odebrał po tym, co się wydarzyło w Waszyngtonie wczoraj?
Ja myślę, że Putin odebrał, Putin częściowo wierzy w to, co mówi. On naprawdę, tak mi się wydaje, wierzy w to, że Amerykanie dybią na niego i dybią na Rosję, chcą doprowadzić do kompletnego upokorzenia Rosji i rozpadu. I taka jego fobia paranoiczna bez wątpienia wczoraj została podbita, ale równocześnie w takim wymiarze racjonalnym on odebrał sygnał, że jest realna możliwość, że Ukraińcy dostaną więcej i bardziej takiej efektywnej broni i on się tego realnie boi. A jak się boi, to zaczyna odgrażać i grozić piekłem na ziemi. Im bardziej Putin grozi piekłem na ziemi, tym bardziej to oznacza, że odebrał sygnał jako poważny, jako siłę drugiej strony. No życzmy sobie, żeby tego piekła na ziemi nie było jednak w przyszłym roku, bo wojna bez wątpienia szybko się nie skończy. Panie ambasador, ogromnie dziękuję za wizytę u nas dziś. Pani ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Państwa gościem i przy okazji oczywiście wszystkiego dobrego, spokoju, bardzo ważnego w obecnych czasach na święta i w nowym roku i do zobaczenia już po 1 stycznia. Ja też życzę świąt i pokojowego, acz takiego zwycięskiego pokoju w przyszłym roku. Tak jest, za to trzymamy kciuki. Do zobaczenia. Dziękuję raz jeszcze. To wszystko dziś, a ja Państwa bardzo ciepło zapraszam na jutro, dlatego że jutro odbędzie się ostatnie wydanie Ekspresu Biedrzyckiej w roku 2022, więc tym bardziej mam nadzieję, że Państwo o nas nie zapomną i że licznie się tutaj spotkamy, a gdyby Państwo jeszcze nie byli przekonani faktem, że jest to ostatnie wydanie programu w tym roku, to dodam jeszcze, że Państwa gościem między innymi będzie dr Mirosław Oczkoś, z którym podsumujemy, jak sądzę, bardzo barwnie ten rok 2022 w polskiej polityce. Jest co podsumowywać, no i jest też nad czym się pochylić, jeżeli chodzi o przyszły rok, rok 2023, rok wyborczy. Także no, gorąco będzie tutaj jutro w studio, jak sądzę. Także oczywiście zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A dziś życzę już spokojnego, dobrego dnia. Proszę w tym szaleńczym tempie przedświątecznych przygotowań nie zwariować. Znaleźć trochę oddechu, chwili wytchnienia tylko dla siebie. Widzimy się jutro o 9:00. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo nisko. Do jutra.